Hello and welcome back to The Witcher 2. I think we can go out this way. Or not. Typical. Yeah, we take the long way out. Oh, return to the surface. Great. Thank you. Kłaniam się. Hi. Jak? Zostałaś już czarodziejką? To nie takie proste. Zaliczenia nie wystarczą. Ale Filippa Eilhart wezwała mnie tutaj na ważny egzamin, więc pewnie już wkrótce zostanę. Egzamin? To tajemnica, więc nawet nie wiem, jak się przygotować. Na wszelki wypadek wkuwam wszystko po trochu. Powodzenia. Dalej mogę się zaopatrzyć u ciebie w eliksiry i zioła? Przecież ciągle jestem studentką, co nie? Każdy grosz się przyda. I'm looking for information about the Wild Hunt. Zbieram informacje na temat dzikiego gonu. Pomożesz mi? Dziki gon, pędzący po niebie orszak upiorów dosiadających szkielety koni. Jego istnienie nie zostało dotychczas potwierdzone, jednakowoż nikt nie jest w stanie temu zaprzeczyć. Jednakowoż? No, tak. Tyle przynajmniej zapamiętałam z wykładów. Okej. Powodzenia, Wiedźminie. Thanks. Jak tam sprawy stoją? Jesteś bardzo nieuważny albo bardzo niegrzeczny. Myślałem, że spotkam kolegów z dawnych lat, pogadam, powspominam, ale wszyscy odwracają głowy i traktują mnie jak powietrze. Czarodzieje nie słyną z uprzejmości. Mnie to mówisz? Wyrzucili mnie z Banart pod byle pretekstem. Widać, za często wygrywałem z rektorem. Wszyscy o mnie zapomnieli i mam tego dość. Pozbywam się ksiąg i amuletów. Nie chcę mieć już nic wspólnego z czarodziejami. Rzucę okiem, jeśli pozwolisz. A rzucaj nawet parą oczu. Nice. Got anything on the Wild Hunt? Jest coś w twoich zbiorach o dzikim gonie? Lepiej się tym nie interesuj, bo to jeszcze nikomu na dobre nie wyszło. Zaryzykuję. Muszę wiedzieć, dlaczego orszak upiorów porywa młodych ludzi. Co się z nimi potem dzieje? Wiedza na ten temat nigdy nie została spisana, ale można ją posiąść. Więc chcę ją posiąść. W podziemiach Lok Muin znajduje się miecz, który niegdyś należał do elfa ze świata równoległego. Nikt go nie szukał? Niektórzy magowie nadal go szukają. Miecz jest dobrze ukryty. Powiadają, że ten, kto go posiądzie, zrozumie dziki gon. Ale czy to prawda? That's interesting. Let's trade. Okay. You can sell you this. Yep. I'm gonna sell you books. Okay, the duties and the history. The Supreme Council of Sorcerers consists of talented mages, most of whom also were advisors to rulers of Northern Kingdoms. Filippa Eilhart and Carduin of Lan Exeter were, among others, its members. Though only one member of the council turned out to be a Nilfgaardian supporter during the Tenet Rebellion, a large part of its members were neutral mages, and that caused a split in the body. Though most of the council's members survived those events, the loss of importance and the king's support resulted in disbanding this association, and sorcerers were lost most of their previous influence in the north. The actions of this secret organization, which united sorcerers from the Northern Kingdoms and Nilfgaard, were revealed relatively late. The 10-member lodge had been envisioned as a successor to the Conclave and the Supreme Council of Sorcerers. It was supposed to focus on the interests of magic and protect the world from the cataclysm that would result from the disappearance of the art. However, at the time this story was unfolding, not many knew the organization even existed, apart from the sorcerers belonging to it, of course. Nie. Hej. Książę z bajki, to ty nie jesteś. O, it's you again. Słucham. Yeah, it's you again. Are you here about the war with Hansel? Jesteście tu w sprawie wojny z Cadwell. Nie dopuścili nas do Natalisa, a Radovid odmówił spotkania. Skandal! Magowie nudzą tylko o swoim systemie doradców, ale i oni nie traktują nas poważnie. Może książę coś uzyska, ale nie wiem, czy wpuszczą go na obrady.
Henselt protestował. Reszta boi mu się sprzeciwić i w rezultacie oficjalnie nas tu nie ma. Henselt nie może ingerować w wasze sprawy. A kto mu zabroni? Rozpowiada, że książę chce zwolnić chłopów z pańszczyzny. To straszne. Gorsze byłoby chyba tylko złamanie etykiety dworskiej. Will you sign the treaty? Czarodzieje będą szczęśliwi, jeśli podpiszecie ich układ. Tylko kto miałby doradzać w Wengerbergu? Upierają się, że sami wyznaczą doradcę, ale nie sądzę, żeby Saskia się na to zgodziła. Różnie może być. Ta dziewczyna nikomu nie pozwoli sobą sterować. Obserwuję ją i widzę, jak wspaniale dowodzi armią. Jeśli ktoś zdoła ją zmanipulować, zrobi się niebezpiecznie. Nie rozumiem. Tak, tylko głośno myślę. Zawalcie wieże! Rozbijcie szklane kule! Połamcie różdżki! Ciśnijcie w kąt kapelusze! Odprawcie czarnego kapelusza! Cynthia. Witaj. Chciałbym porozmawiać. Oczywiście. You put on quite act in Vergen. Vergen dałem się nabrać. Nie przypuszczałem, że ta słodka twarz należy do fanatyczki idei podboju północy. Kpij sobie. Ale ja naprawdę nie widzę dla ludzkości innego wyjścia jak jedno wielkie imperium. Różne narody pod wspólną koroną. Posiadające wspólne prawa. Z rozwiniętym handlem, przemysłem i nauką. Żadnych wojen. Brzmi nieźle. Daj znać, jak już wam wyjdzie. Chętnie zamieszkam na starość w czymś takim. Wonder what else we can find here. Te ruiny mogą skrywać niejedną tajemnicę. Jestem tego pewna. To było piękne miejsce. Miasto talentów i nadziei. Sielanka skończyła się wraz z przybyciem wojsk Nordlingów. Sądzisz, że gdyby to była armia cesarstwa, miasto by ocalało? To wasi królowie doprowadzili do wojen z Ensid. Nilfgaard zawsze utrzymywał pokojowe stosunki z elfami. Znakomicie wyprali ci mózg. About the expedition. Przeżyliśmy ciekawą przygodę, Cynthia. Takie przygody zbliżają. Dużo bardziej niż ta z Vergen. Dostałaś awans? Jeszcze nie. Ale jego wysokość potrafi docenić poświęcenie. A potrafi odróżnić prawdę od kłamstwa? Co masz na myśli? Domyślam się, że cesarz nie ma pojęcia o tym, że jego czarodziejka pomogła mutantowi zabić nilfgaardzkiego maga. To była niebezpieczna wyprawa, wymagająca ofiar. To mu w zupełności wystarczy. Masz czas na rozmowę? Czy spieszysz się wykonać kolejne niebezpieczne zadanie? Nawet nilfgaardzki agent musi czasem odpocząć. Was the artifact useful? Zrobiłaś już użytek z artefaktu? Pracuję nad jego udoskonaleniem. Myślę, że kiedyś będzie z niego pożytek. What did Darhen actually research? Znalazłem kilka notatek Darheny. Badał historię Wranów, prawda? Między innymi. W swoich zapiskach często wspomina o epidemii. Lok Muin skrywa więcej tajemnic, niż się nam wydaje. Pewnie nigdy ich nie zgłębimy. Jeśli wierzyć Darhenie, epidemia miała coś wspólnego z Ensid. Możliwe, że Wranowie zarazili się od elfów. Nie znam się na chorobach, Wiedźminie. Kto wie, może Darhena miał rację i kres cywilizacji Wranów był czarniejszy, niż nam się dotąd wydawało. I know about the book. Wiedziałaś, po co idziemy do pracowni. Nie rozumiem. Od początku chodziło ci o szczepy bakterii, które zabiły Wranów. A dokładniej o notatki Darheny z tych konkretnych badań. To bardzo niebezpieczna wiedza. Podejrzewam, że właśnie dlatego cesarz się nią interesuje. Na północy panuje chaos. Epidemia to ostatnie, czego wam trzeba. A mogłoby do niej dojść, gdyby księga Darheny dostała się w niepowołane ręce. Na szczęście dostała się w jedyne właściwe, cywilizowane i wypielęgnowane dłonie Emyra. Właśnie. Every word you say is a lie. Trudno mi uwierzyć w jakiekolwiek twoje słowo. Przyszedłeś mnie obrażać? Racja. Przepraszam. Czego tak naprawdę chcesz? I'm curious to know the real Cynthia. Byłem ciekaw, jaką Cynthię spotkam tym razem. Szpiega, czarodziejkę, czy może kobietę? A którą chciałeś spotkać? Prawdziwą. Załóżmy, że z nią rozmawiasz. I jak ci się podoba? Załóżmy, że podoba. Komplementy nie są twoją mocną stroną. Powiedziałem ci, dlaczego tu przyszedłem. Teraz ty powiedz, po co mnie zaprosiłaś. Byłam ciekawa, jakiego Geralta spotkam tym razem. I jak? Okej, okay, fine. Mi
Mistrele śpiewają prawdę o temperamencie kobiet z południa i ich pomysłowości. Lubię innowacje. Zauważyłem. Bywaj. We fajle. Okej. Gdyby kapituła istniała, nigdy by do czegoś takiego nie doszło. Gdyby babcia miała wąsy, no proszę cię. Musimy... Okej, okay, that's done. Wait for events to unfold, of course. My heart calls. Yeah, this is the only thing we can do right now. I still have no idea how to. How can we access the sword? And the guard's still aggro. On me. Going the right way. I should turn left. If I turn left here, it's closed. Yeah. I'm curious about the first one we can enter here. Hey. I have no idea what I hit. Really? Because I hit this crystal, and for some reason it hit me painfully. I don't want to hit that. Okay, let's actually let's meditate. I'll use another swallow and we are almost ready to level up when I'll finally get the skill to throw weapon, like throw. But I can see that this there's something behind this. Really? Come on. Interesting, interesting. This we didn't export all. That's possible. That's entirely possible. This it shows me we should go somewhere here. This is weird. It looks like it is off the map. Whoa! This way? Nope. Wrong way. Here. Okay, I don't mind. Oh, this is where the first one died. That's why it looks so strange. Hmm.
don't care. Can we go to the other side? There's anything? Oh, there's not. Oh. I'm lost. Reach and prison for the path through the sewers or get the guard's attention. We've learned that I cannot get the guard's attention. Because all they do is try to kill me on sight. I believe... Yeah, we should be able to destroy that upper wall. Maybe we need to use a bomb. That could be the case. But can I create bombs? Wait, maybe... No, I don't think we need to use... I'm fairly sure we need a bomb here. Come here. Explodes, but this is not the one. Oh, maybe. I mean, we can create one. Increases sign intensity, yes. No. Oh, I don't have the one that we used. Okay, but we can try drinking it anyway. Where is it? Ooh, will I die? I think I'll die. Yeah, okay. Let's leave it at this for now. Have grape chopped. Over there. Nope. Okay, so let's try drink the potion over our limit. I have no idea what will happen. Maybe we'll just get poisoned, or maybe we'll instantly die. Oh, nothing happened. No. Okay. I'm just checking each crystal. Yeah. What the hell? Maybe we can use Quran and then? No. Okay.